Witajcie widzowie, nazywam się Simek i powróciłem po tych jakże niezwykłych dwóch, trzech miesiącach, czy nawet nie wiem ile. Jest ze mną Gabcia 212, Gabcia, Gabrysia inaczej. Cześć. Jest z nami Maciuś Król, ale zbiedniał i został naszym podwładnym. No taka sytuacja nastała. No i rozpoczynamy, już trochę rzeczy mamy, ale chcieliśmy się tutaj rozeznać i w ogóle i rozpoczynamy serię z Life in the Village 2, czyli jakby wersji drugiej Life in the Village. Kiedyś próbowałem nagrać pierwszą wersję, ale się nie udało, dlatego na 1.16.5 nagrywamy kolejną wersję i zaczynamy. Ogólnie przez dłuższy czas mnie nie było, bo wyszło, były badania i w ogóle i wyszło, że mam podwyższony cholesterol. Niestety takie życie trzeba się z nim pogodzić, dlatego dbam teraz o swoje zdrowie. A ten pan z nami będzie chodził i let's go with our adventure right now. Ale wpierw chodźmy do domu, bo jest zimno. Znaczy zimno zimnem, ale po prostu tutaj jakby to powiedzieć. Noc nastała. Noc się no, rodzi, no. Noc truchleje, zombiak zrobi nam nieprzyjemne rzeczy. To znowu trzeba ten. Ale nie, chodź, tutaj jest łóżko, jest różowe dla ciebie, weźmiesz sobie. To nie czekaj. Jest różowy. Nie wiem, czy to jest różowy, ale czekaj, bo gdzieś mi Maciuś zniknął. Maciuś! Maciuś! Kurczę, uciekł nam chyba. A po prostu nie dałem mu follow. Czekaj, nie wiem. Oddawaj łóżko. No właśnie, idź stąd. No zamknij drzwi! Ja rozumiem, że ten... A, dobra, udało mi się walczy szybko. Z drzwiami. Tam. Ja już tu wszystko zebrałem. Dobra, ja wezmę to łóżko, bo ono było Maciusia. Możesz wziąć tamto łóżko, jak chcesz. I chodź, no, szukamy Maciusia, bo ja mu dałem jedzenie. Jak spierdzielił z jedzeniem, no to ja go pochlastam. On nie będzie tam gdzieś po drugiej stronie? No, stoi tam. A, Maciuś, ja rozumiem, że tobie ten dom jest dla ciebie ważny, no ale mogłeś byś się ruszyć. A, bo ja mu dałem. A, bo ja dałem mu gard, super. Czekaj, poszukam. No to masz odpowiedź, nie? Dobra, mam żywność, czekaj, bo ciebie będziemy karmić jak innego typu człowieka, czyli czekaj. Dobra, masz jakieś borówki, jakieś, nie wiem, ogórki, cokolwiek. Będziesz się żywił warzywami. Bo nie mamy dla ciebie innego jedzenia. Czy byśmy mieli, ale wolimy ci dać coś prostego, coś co szybko zjesz. Dobra, chodź. To pierwsza rzecz, jaką możemy się zająć, to może zbieraniem tego flint oru, żebyśmy mieli, wiesz, własny sprzęcior. Okej. Okay. Moment, może mi trochę odeszła. No właśnie, a Maciuś już na ciebie czeka. Dobra, zrobić ci coś? Możesz. Dobra. Czekaj, najpierw zrobię... Piekiera. Łopata. A tobie siekiera. Maciuś, to nie dla ciebie, przykro mi. To jest tutaj dla koleżanki. Dla psie psiu. Się utopiła. Brawo. Ty. No bo na bąbelki nie patrzyłam, no. Gdzie jesteś? Dać ci te rzeczy. No kurna, no nie idź daleko, nie bo się zgubimy. To nie o to chodzi. Nie weź mapa. Poza tym mam pomysł, że możemy pójść, czekaj. A zobaczę, czy to są plecaki. To plecaki, ale widzę, że potrzebujemy żelaza do ich zrobienia. I skóry albo królika, albo innego zwierzaka. Żelazo. To trzeba się wkopać. Jednym słowem. Albo możemy pójść tu. Bo w tych tutaj jaskiniach też jest często żelazo. W ogóle dam jakąś muzykę przy okazji w tle. Tamta jaskinia na samym początku była dobra. No tam nawet bungiel był. Wait, gdzie jaskinia na samym początku?
Nie, o dobra, Minecraft się przeskleścił, ale wszystko jest okej, chodź. Albo w sumie jednak chodź. Za ciemno jest. Tutaj gdzieś trzeba by się było wrócić do tej wioski, bo tam była jakaś jaskinia i tam na samym tym, na samej górze był węgiel. Ale teren nawet spoko jest pod wioskę, ale już tutaj jest już jedna wioska. Przejęta przez villagerów. Ale co tam? Nikt się nie zdziwi, jak nagle zniknie paru villagerów z tej wioski. Nie no, żartuję. Gdzie jest? O, tu jest żelazo. Żelazo. Ale ten tutaj koleś, co tutaj z nami chodzi, to jest przyjaciel, jakiego by się chciało. On idzie co za tobą wszędzie i tylko dlatego, bo masz jedzenie. Zbierasz wszystko wundę? Jasne. Czekaj, nie. Bo nad tobą jest Maciuś. A. No cóż, no. Ale domki są naprawdę fajne, dają takie uczucie Kubusia Puchatka. A właśnie, pewnie zauważyliście, że mam Kubusia Puchatka, bo nostalgicznie mi się zrobiło i chciałem mieć Kubusia Puchatka przynajmniej na jeden albo więcej niż jeden odcinków. Także przykro mi, ale Kubuś Puchatek musi zrobić, wyjaśnić pewne osoby w Stumilowym Lesie. Już nie moja wina, to już jest jego sprawa, dobra. Gdzie jest ta jaskinia? Bo wcześniej tu widziałem tą jaskinię, gdzie ja widziałem węgiel, żelazo. No ja o tym mówiłam. Właśnie mi się zgubiła ta jaskinia, nie wiem czy ona na początku gdzieś nie była. O, tu jest jeszcze jeden dom, chodź, ukradniemy. Nie, ja chyba się sama zgubiłam teraz. Aktualnie. Dlatego masz mapę w prawym górnym rogu. Co? Mapę masz w prawym górnym rogu w razie tego, wiesz. No wiem, no ślepa nie jestem. Jeszcze ślepa aż tak nie jest, prawda? No. Na szczęście mi cholesterol aż tak bardzo nie przeszkodził we wzroku. Maciuś! Nie! Maciuś spadł? Spadł, ale od razu zjadł kurna jedzonkę. No, wszystko jasne. Od razu wpierdzielił. Oho, słyszę zombiaka. To ja mu już od razu dam gotowość do zabijania. Czekaj, bo ja mu nie dam, żeby atakował moby. O, teraz jest okej. O, strzela! Nie! Bo nam Maciusia zabiją! Nie no, on już od razu daje dzonkę. Siemanko. Boże drogi. Ja tu prawie nic nie widzę ogólnie. Czekaj, to ja zrobię pochodnie. Nie no, ja umiem. Umiem, ja zrobię. Już? To sobie sama zrobię. Czekaj, ja tutaj rozświetlę nasze tereny. I nie będzie aż tak dużo na pewno editów typu, że no, akurat będziemy kopać, to wrócimy do was potem. Najwyżej po prostu chwilowo zrobimy przyspieszenie czy coś. Nie chcemy robić żadnych zbyt dużych editów, bo to ma być experience. Poczucie, że gramy w tą grę jak za dawnych czasów. Kiedyś to było. Właśnie, a co do mapy, możecie się ciekawić. Oczywiście mapki Adventure nagram. Swoją mapę już powoli kończę. Jedynie potrzebny jest tester do wypróbowania mapy. I po tym wszystkim tak naprawdę mapa będzie gotowa i będę się zajmował kolejnym projekcikiem. Tu jest żelazo jeszcze. A kolejny projekcik, tymczasowo wam nie powiem, czym będzie kolejny projekcik, wolę na razie to zostawić dla siebie. Bo trzeba dokładnie ten projekt przemyśleć, opracować. Am I right, lads? Żelazo! Szkoda, że tu nie ma jak na innych paczkach większej ilości rud, ale jest dobrze. No, ale zbierzemy tylko trochę i spieprzamy, bo jakby chcę tutaj trochę jeszcze przygód przeżyć. O, pająk. Dobra, to jakby co, piluj mnie, Maciuś.
A trochę współczuję, bo Maciuś idzie za tobą, a znaczy za mną, a za tobą nie. Ale ja se poradzę. Na spokojnie. Liczę. Maciuś, przestań mnie popychać, no. Masz. Może lubi, no. No ale masz przecież kobietę do popychania. Swoją albo nie swoją, nie wiem. Maciuś, co ty w ogóle tutaj robisz? Dlaczego się tak daleko udałeś w takie krainy jak ta? I w Maciuś, ogóle tam strzelaj. Jest na dół można za. Dobry Maciuś, strzelaj w zombiaka. Nie! Ty się z kimś bijesz? No, i Maciuś się też bije. Ups, ratowałem Maciusia przed śmiercią. No i gi. Masz tu chleba. Działa. Musiałam na chwilę go odłączyć. Maciuś, gdzie jesteś? Kurwa, Maciuś, żeś ty poszedł. O, tu jesteś, dobra. Zgubiłeś Maćka? No przez chwilę, bo on się kurwa zaczął chcieć bić, no bo on waleczny chłopak. Aha. Chodź za mną. O, widzę pająki. Maciuś, koniec z biciem. Pójdziemy tylko zebrać trochę jeszcze wungla i idziemy stąd. I udamy do dungeona na chwilę, żeby coś tam pozbierać i po dungeonie mam taką myśl, że po dungeonie wiesz gdzie możemy pójść? Gdzie? Pójść gdzieś daleko od tej wioski i poszukać jakiegoś terenu pod własną wioskę. A, no dobra. Maciuś. Ja słyszałem szkieleta. Maciuś! No kurwa, nie uciekaj. On non-stop, kurwa, musi gdzieś wyjść. On kocha ruch po prostu. Co poradzisz? Ja nic nie poradzę, jak dziecko po prostu we mgle. Nie wiem jak ty, ale ja się czuję dostatecznie gotowy, możemy stąd iść. Tylko zbiorę do końca tę rudę węgla, która jest niekończącą się rudą węgla. O, dziękuję. Dobra, Maciuś, chodź. O Boże. A, widzę. No. Maciuś. A, patrz, krzyknął, że creeper. Dobra, to ja robię hit. Tak, ja chciałem tego żelazo pozbierać. No i tak wyszło. Ale dobry Maciuś krzyknął, że creeper. Zombie. Mały. Słyszę go gdzieś. Pod tobą. Aha. No tam na dole. Ale na szczęście tu nie wejdzie, bo jest stupid. Where is this stupid zombie? Tam jest obsidian i są skrzynki i ja tam chcę iść. Ja tam idę. Czekaj, chcę pochodnie. Stawię. Bo jest na dole, widzisz? Widzę. Maciuś, możesz strzelić do niego? A, strzel pierwszy. Nie. O Boże, to jest drugi. Czemu? Nic nie widzę. Czekaj, bo Maciuś strzela. Odejdź mu. No fajnie, że mi w dupę strzela. O Boże. Ej, fajne jest tutaj, że jest pokazane, że jak ktoś ma mało HP, to masz nad tobą, że jest czerwony ten napis.
taki... No. Dobra, chodźmy po ten obsydian i w ogóle i zmykajmy stąd. I tu są skrzynki. Masz. Masz, proszę. Złota siekiera. Maciusiu, chodź. Nie możemy ci pozwolić umrzeć, Maciusiu. Jest złoto, ale złota na razie nie potrzebujemy. Poza tym ja mam zawsze... tylko bryłkę złota. Dobra, ja zbiorę ten ostatni wungi, znaczy żelazo i spierdzielamy stąd. Łoki. I możemy pójść na ten dungeon. Ile ten odcinek w ogóle ma? 15 minut, kurde. Dopiero początek naszej przygody. A nie zbierzesz tym! Mówię, nie zbierz. Aj, no ja się uczę na nowo, daj mi spokój. O, szafir. Można było, pamiętam, zrobić szafiru. W ogóle patrzę, było w tej skrzynce. O, mamo. Można robić szafirowy ten. Szafirowy miecz. Tylko problem jest taki, że to był jedyny szafir, jaki widziałem w okolicy. Dobra, czekaj, to. Ja rozświetlę nam trochę. Knieje nasze. Żelazo. To czekaj, wezmę na chwilę tutaj nasze. Ej, weźmy mu dajmy żelazo i węgiel. To on będzie wszystko składował. Masz, składuj wszystko, bo jesteś dobrym kolego i my wiemy, że nas nie okradniesz. A jak okradniesz, to czeka cię śmierć. A questbooka możesz wyrzucić jak coś. Okej. Bo tak naprawdę questbooka masz w inwentory. A jak to mu w ogóle coś ten pokazuje? To już? Jak to mu coś, te rzeczy przekazujesz czy coś? Prawy przycisk myszy na niego wciskam. Kurde... No nie bardzo. I działa tobie? Czyli nie wiem, on jest do mnie przypisany, czy jak mam to rozumieć? Chyba ta. Chyba tylko do ciebie. No to rzuć mi do ekwipunku, to ja mu wrzucę. Wungiel i żelazo. Masz. Dobra, chodź tu. Maciuś, nie uciekaj. Masz wziąć gabci albo ten. Dobra, już. To chodź, idziemy stąd już. Zbierz to żelazo i idziemy. Czekaj, więcej żelazo. Bo Maciuś potrzebuje świeżego powietrza. Można iść. Dobra, chodź, Maciuś. W ogóle lepszy miecz, co muszę zrobić? No spokojnie, się zrobi. Na razie trzeba wyjść stąd. Kurwa, Maciuś, przestań w pająki strzelać, no! Gdzie wyjdziesz? Nie, bo Maciuś zaczął się bić z pająkiem. Dobra. A, super ciszej. Dobra, Maciusiu, chodź. Urok i życia. I nie, Maciuś, nie atakujesz od teraz zombiaków. Idziesz z nami na górę. O, niech lepiej on się już zajmie zwykłym polowaniem. Na zwykłe, proste krówsko. To jest chyba najlepszy pomysł, jaki wymyśliłem ostatnio. No czemu on we mnie strzela? A, bo go zaatakowałaś, dlatego. Ale to nie chcę! On ci nie! Mam 2,5 serduszka. Uciekaj stąd, czekaj. On ci goni non-stop. Nie zabuduj. O Boże. Maciuś, masz przestać, albo ci zabiorę to. Strzelić. Wróciliśmy, były chwilowe problemy natury technicznej i teraz chcemy stąd uciec. Może macie na oko po prostu teraz. Być może. Bo go uderzyłeś. Aj no nie chcący no. Dobra, Maciej to zapamięta, a teraz idziemy stąd. Pierwsza stąd wyjść.
My tutaj wpadliśmy przez takie wodę coś. I tylko nie A wiem, gdzie to jest. moja orientacja w terenie jest Słaba? tragiczna. Trochę tak. Się staram się Ale chyba domyślić. znalazłam wyjście. No, znalazłam wyjście. O, tam, dobra. Czyli nie jest aż tak źle. A gdzie jest to wyjście? A tutaj coś jest właśnie. I hear water. Ty chyba jeszcze w ogóle inną stroną wyszedłeś. Tak, poszedłem inną stroną, czekaj. Chodź, Maciuś. A gdzie ty jesteś w ogóle? Czekaj. No, ja jestem na powierzchni. Jak ty się dostałaś na powierzchnię? Nie. Znalazłam wyjście, no. Ale powiedz gdzie, ja potrzebuję cię. Aha, bo tu. Czekaj. Po życie ty poszedłeś. A tutaj O, widzę. chodź. To jest jedyne miejsce, które mi nie przyszło do głowy. A, no tak, Maciusiu, może stąd wyjdziesz, może nie, mamy to w dupie. Za to, że uderzyłeś całą naszą kochaną gabcię, to nie jest ci dane stąd wyjść. On się do ciebie tepa. A, szkoda. Dobra, nosisz żelazo, za to jeszcze żwir. Bo kręcisz z muchomorkiem, żwirku. Mamy problem. Jaki problem? Padłam w dziurę. Gdzie ty jesteś? Gabciu? Czekaj. Gdzie ty jesteś? Bo tam była dziura i nie zauważyłam. A. No i wpadłam na... Być prosty odcinek, tak? Żadnego wpadania do dziury. Nawet wkładania do dziury, a tu no... Wszystkie zasady są łamane. Czy to będzie prosty odcinek? To ja nie wiem. O, patrz, tu jest inna wioska też. Tu są parę wiosek obok siebie. Kto to spadł? Maciuś. No. To jego Maciuś, wina. czesz. O kurde, mamy. Łuk. Wiesz, co to jest za wioska? Nie wiem. To jest taka specjalna wioska, one się pojawiają raz na jakiś czas. I to są wioski podziemne. Aha. Jeśli słyszysz jakieś dziwne dźwięki, no to tutaj koleś robi strzały i tak i łuki. I za jednego szmaragda sprzeda nam 16 strzał, a wezmę. Mam stak strzał. A ja mam łuk. O. To mogę ci łuk dać. Ja mam już łuk. A. Ty, my wszystkie robimy powoli ten, questy. Ej, ta jaskinia to jest dosłownie istne miejsce, gdzie można znaleźć tych łuczników. Nie łuczników, ale wiesz, o co chodzi. Nie mamy ryby, prawda? Nie mamy ryby. A szkoda, bo tu kotek jest. No, ale widzę, że ta wioska się głównie... zajmuje produkcją albo jedzeniem, albo strzałami. Pozwolisz sobie, że ja tutaj zaznaczę, że to jest wioska podziemna. Masz na mapie pokazane, że wioska podziemna, napis? I nie. A. Nie pokazuje nam nie tego mam. Samego, niestety. A szkoda. Dobra. A jak ty to ustawiłeś? Wcisnąłem B na klawiaturze i napisałem i wcisnąłem done. Czekaj, bo możemy ich okraść. Ja to właśnie robię. Aha. Super. Wezmę przynajmniej jedno łóżko szare. Coś cię przerywa. Internet słaby. Hmm.
bo inny typ internetu odpaliłem, co nie? Bo tam mi się wyłączył. Stracił swoje walory. Dobra, ja okradłem, a teraz chodźmy. Chodź, chodź, gabciu. Czekaj, bo stawiłam tego. Kota, czy co? Tego... Nie. Wezmę książki, bo książki się przydadzą w wiosce, jak będziemy budować. Znacznik sobie ustawiłam. A, dobra. Bo my i tak wrócimy. O! Dzikie marchewki, to weź marchewki. Bo marchewki... Dzikie marchewki. Ja wziąłem, znaczy tutaj gdzieś rosły. A ja je wziąłem, bo dzikie marchewki się przydadzą do leczenia chorób, bo mogą twoi osadnicy w tej wiosce na Mine Colony zachorować. Do widzenia, traderzy, jak coś to przyjdziemy do was z informacją, jak będziemy czegoś potrzebowali. I tam coś jest, ale zabite deskami, czy tam kratami jest, chodź. Gdzie ty jest? Tutaj, gabciu, jakby ten. Tu. Ale wiesz co zrobimy? Jako iż odcinek ma 26 minut, to pożegnamy się z widzami i w kolejnym odcinku z Life in the Village sprawdzimy, co chowa ta piwnica starego dziadka z kurły syna. Za przeproszeniem, a teraz mam nadzieję, że pierwszy odcinek z Life in the Village wam się podobał, tutaj z gabcią i z Maciusiem, który celuje w nas. Przygotowany jak zawsze na wszystko. Do zobaczenia, trzymajcie się, wasz Kubuś. Busiasio żegna was, bajo. Cześć.